Na tym filmie pokażę, jak można sprawnie przeprowadzić test ADF, czyli test sprawdzający, czy dany szereg jest stacjonarny, czy też nie. Zanim przystąpimy do typowego testu, najlepiej na zaimportowanych danych zobaczyć, jak kształtuje się wykres. Po prostu wykonać wykres, prezentację graficzną. Wykres, który tutaj ja wygenerowałam, nie wykazuje typowej stacjonarności, bo pamiętajmy o tym, że stacjonarność polega na tym, że takie parametry główne każdego rozkładu, jak wartość oczekiwana, jak i wariancje, jako dwie podstawowe miary, dotyczące jakiegoś szeregu czasowego powinny przyjmować wartości stałe, czyli niezależne od czasu. Inaczej mówiąc prostszym językiem, wykres powinien nie wykazywać ani trendu rosnącego, ani trendu malejącego, czy to trendu nieliniowego, czy też liniowego, tak jak tutaj jest pokazane. Generalnie wzrokowo mogę Wam powiedzieć, że każdy szereg czasowy, który wzrokowo już, w takiej analizie wzrokowej pokazuje nam, to, że zmienia swoje wartości w czasie, on na pewno nie jest stacjonarny. Często jest tak, że szereg dopiero wtedy, kiedy wykonamy jego pierwsze różnice, w porównaniu ja teraz zaznaczę dwa szeregi, czyli na przykład tutaj przykładowe wydatki i ich pierwsze różnice, jak wykonamy dwa wykresy szeregu, ale w oddzielnych małych okienkach, to tu już mamy znaczącą różnicę w sposobie. Przebiegu tych szeregów, bo tu wydatki nieróżnicowane, czyli takie konkretnie z konkretnych lat wartości, one wykazują tendencję wzrostu, a pierwsze różnice, czyli różnice dosłownie między wartościami bieżącymi a tymi, które były wcześniej, wykazują już taką, bym powiedziała, stacjonarność, jakby szereg jest podejrzewany o stacjonarność. Czyli poprawnie mówiąc, ja powinna najpierw wykonać test sprawdzający, czy sama zmienna wydatki jest stacjonarna, a raczej nie będzie, i dopiero sprawdzić, czy później w tym momencie po potwierdzeniu, że szereg nazywany tutaj wydatkami powinien być różnicowany, żeby uzyskać tą stacjonarność tego szeregu. Musimy pamiętać o tym, że nie każdy wykonawca wymaga badania stacjonarności, ale jeżeli już nasza osoba, która nas będzie sprawdzała, wymaga ten element, no to to wykonujemy. Najlepiej jest zaznaczyć dany szereg. I wybrać zmienna testy pierwiastka jednostkowego i to jest rozszerzony test D dickiego filera, czyli krótko mówiąc ADF. I teraz, jeżeli ja podejrzewam, że mój szereg wykazywał trend liniowy, czy to rosnący, czy malejący, ale generalnie był. To mogę zaznaczyć tutaj opcję z wyrazem wolnym i z trendem liniowym, choć bardziej będziemy brać pod uwagę wyniki tej analizy, bo ta wzrokowa wstępna analiza nam sugerowała, że może występować trend liniowy w sposobie kształtowania się. Ewentualnie jeszcze zależy od wykładowcy, można zaznaczyć jeszcze tą opcję tutaj z wyrazem wolnym i jak najbardziej. Niektórzy wykładowcy jeszcze wymagają zaznaczenia, tutaj de pokaż detale regresji, ale to wszystko zależy od tego, z kim macie do czynienia, czy ta osoba po prostu od was tego wymaga. I teraz tak, jeżeli e, tutaj będzie zaznaczone kółko, wykorzystaj poziomy zmiennej, to będą zbadane. Same wydatki, to znaczy czy szereg podpisany jako wydatki jest stacjonarny czy też nie. Jeżeli zaznaczę wykorzystaj pierwsze różnice zmiennej, to nie będą brane pod uwagę wydatki, a faktycznie pierwsze przyrosty, czyli pierwsze różnice dla tych wydatków. Ja wstępnie wykonuję analizę dla zmiennej wydatki i klikam teraz OK. To co mi wychodzi to jest oczywiście wygenerowane okno z takim podsumowaniem tego testu i najważniejsze jest to, że w tym teście wymieniona została hipoteza zerowa w większości testów w Gretlu wymieniona jest taka odgórnie, to jest to powiedzmy hipoteza, tak, testowana tam badawcza e, i jest tam choćby wyraźnie napisane słownie, e, co tutaj się dzieje, czyli jeżeli jest zasugeracja, że hipoteza zerowa, występuje pierwiastek jednostkowy i proces jest tutaj i w nawiasie jeden, ja to rozumiem w ten sposób, że szereg jest e, zintegrowany e, po pierwszym różnicowaniu, czyli inaczej mówiąc jeżeli tutaj tej hipotezy ostatecznie nie będziemy mogli odrzucić, to będzie oznaczało tyle, że dany szereg nie jest stacjonarny i będzie wymagał dalszego różnicowania, żeby to stacjonarność w końcu uzyskać. I teraz, jeżeli ja uważałam, że dany test, powiedzmy szereg pokazuje tylko trend, brak trendu, przepraszam, i wykazuje takie stałe w miarę poziom, nie możemy zauważyć jakiejś tendencji spadkowej czy też wzrostowej, bierzemy pod uwagę ten wariant z wyrazem wolnym. I mamy tutaj wygenerowaną wartość p. Oczywiście jak w każdym teście jest wygenerowana statystyka testu, tylko że ja byłam osobiście uczona w wersji skróconej, że patrzymy na wartość p. Jak porównuje się właśnie do tej wartości tutaj statystyki testu? Jak najbardziej możecie pozobaczyć powiedzmy teorię i wiem, że istnieją tablice testu ADF, jak najbardziej takie wartości krytyczne w internecie są do znalezienia i prawdopodobnie statystyka testu, ten wynik, musi być porównana do wartości krytycznej właśnie z tego rozszerzonego testu DF, czyli ADF. I jeżeli ta statystyka będzie przekraczała krytyczną, to mówimy o tym, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli będzie poprawna hipoteza mówiąca o tym, że szereg jest stacjonarny, bo tak będzie brzmiała hipoteza alternatywna, bo hipoteza zerowa w tym teście ADF w pierwszym momencie nas informuje o tym, że szereg... Obecnie analizowany, nie jest stacjonarny i należy go różnicować przynajmniej jeden raz. A u nas, jak zobaczymy sobie, widzieliśmy to, że szereg wykazywał trend liniowy i wartość p, która wygenerowana została w tym teście, alternatywnie, jak mówiłam, statystyka testu i wartość krytyczna do porównania. To ja tutaj, jakby jednoznacznie bez użycia tablic, mogę stwierdzić, że ta wartość P w tym teście przekracza poziom istotności alfa, który najczęściej jest gdzieś tam na poziomie 5%, tak jest przyjmowane, chyba, że macie troszeczkę inny poziom. I możemy na tej podstawie stwierdzić, że jeżeli wartość P jest większa od poziomu istotności przyjętego w badaniu, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, a w tym teście hipoteza zerowa mówi o tym, że występuje pierwiastek jednostkowy, czyli proces jest zintegrowany, ale rzędu pierwszego. Mówiąc po polsku, proces, jakby szereg czasowy, należy różnicować, bo obecnie w tej postaci dla procesu wydatki, on nie jest stacjonarny, nie może spełnić tego warunku, warunków w ogóle stacjonarności. Oczywiście w internecie możecie poszukać dokładnie materiałów na temat stacjonarności, ale w uproszczeniu szereg nie może wykazywać zmieniającej się wartości oczekiwanej czy wariancji. One, te dwa elementy powinny być w miarę stałe, a wizualnie nie powinien wykazywać wartości zmieniających się w czasie, czyli albo rosnących, albo malejących, czyli niezależne ma być wartości od czasu. I teraz, jeżeli ja uzyskuję e, informację, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, o tym, że e, proces jest niestacjonarny i należy go jeden raz różnicować, to my w tym momencie powtórz, powtarzamy procedurę, ale albo zaznaczam tutaj pierwsze różnice wydatki, albo jeszcze raz te wydatki, ale dla tej zmiennej wykonam test ADF, ale. Z wykorzystaniem pierwszych różnic. Bo jak mówiłam, jeżeli zmienna wydatki sprawdza, czy jej pierwsze różnice wykazują stacjonarność, to e, muszę tutaj zaznaczyć: e, wykorzystaj pierwsze różnice lub tą zmienną i wykorzystaj poziom zmiennej. Klikam OK i po tym, co uzyskujemy, jeżeli ja podejrzewałam, że sama zmienna wydatki mogła mieć trend liniowy, należy bardziej się kierować tym elementem Tutaj, czyli że wartość P jest e, powiedzmy tutaj, czy ona jest mniejsza od, od 5%, czy już przekracza 5% e, i jak widzimy, ta wartość P jest mniejsza od poziomu istotności alfa 0,05, który przyjęliśmy sobie w badaniu. I taki poziom, jak w każdym teście mówi o tym, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej. Przy tym poziomie istotności alfa 0,05. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że odrzucam hipotezę o tym, że proces wymaga różnicowania na rzecz hipotezy alternatywnej, która faktycznie po polsku upraszczając, można przyjąć, że szereg jest stacjonarny i nie. Należy go różnicować. Inaczej mówiąc, e, szereg nie należy różnicować, tego szeregu z przerosty dla wydatków. E, więc sama zmienna wydatki wymaga jednokrotnego różnicowania, żeby stała się szeregiem stacjonarnym. I jest teraz taka dodatkowa zasada, że jeżeli wykonany został ten rozszerzony test DF, Oczywiście, niektórzy się tutaj zatrzymują, mówią, wydatki muszą być różnicowane jeden raz, żeby osiągnęły tą stacjonarność. Niektórzy wykładowcy dodatkowo wówczas wymagają wykonania e, testu KPSS. On jest oczywiście od, nazwi, czterech, od nazwisk czterech statystyków ekonometryków, tak jak to jest podpisane, Kwiatkowski, Philips i dwóch jeszcze, już tak prosto mówiąc. I jeżeli używamy opcji z włączonym trendem, możemy wykonać analogiczny test uzupełniający do testu ADF, który odpowie nam prawdopodobnie w ten sam sposób co test ADF. Testy statystyczne e, ADF i KPSS nie są testami zastępczymi, tylko testami równoległymi. Oznacza to tyle, że jeżeli dany test ADF powie nam tak, trzeba różnicować szereg, możemy się spodziewać tego, że test KPSS da nam podobny wniosek, ale nie musi być on właśnie identyczny. To są dwa różne sprawdzenia na dokładnie to samo, tylko jeden z nich może w danym momencie lepiej odpowiedzieć na, py na pytanie niż ten drugi. Nie jest to takie, jak czytałam literaturę, jednoznacznie określone, nie jest to e, sprawnie tak e, wytłumaczone, kiedy KPSS, a kiedy ADF. Generalnie widzę, że w projektach stosowane są te dwa testy równolegle, czyli nie zaszkodzi użyć test ADF i KPSS, i można kierować się wnioskami z jednego z nich na przykład ADF, a KPSS traktować jako uzupełnienie, coś dodatkowego. I teraz jeśli chodzi o sam test KPSS, widzimy, że hipoteza zerowa mówi tutaj Proces jest stacjonarny. I żeby się dowiedzieć, czy ta hipoteza zerowa jest do odrzucenia, mamy tylko wygenerowaną statystykę testu i ją musimy porównać do przyjętej wartości krytycznej, która zależy faktycznie od poziomu istotności alfa. Jak zawsze przyjmujemy około 5% lub od tego poziomu, jaki porównuje nam wykładowca. Jeżeli statystyka testu jest w tym momencie wartością przekraczającą wartość krytyczną, którą sobie sami określiliśmy odgórnie, to my możemy powiedzieć, że jak statystyka jest większa od krytycznej, to hipoteza zerowa musi zostać odrzucona i wtedy em, na rzecz hipotezy alternatywnej, która by powiedziała, że proces nie jest stacjonarny. A określenie, że proces jest niestacjonarny, mówi nam taką wskazówkę, że należy go różnicować, bo może po pier tym pierwszym różnicowaniu może stać się e, stacjonarna i dodatkowo ten test KPSS oczywiście może mieć porównanie statystyka testu do krytycznej lub też jak w niektórych testach wygenerowana zostaje automatycznie wartość p. W takim zapisie ona mówi nam o tym, że to jest wartość poniżej 1%, a więc na pewno ona jest niższa od 5% jako poziomu istotności w tym badaniu. Co sprowadza się do tego, że jak wartość p jest mniejsza, to istnieją podstawy do odrzucenia e, hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że proces jest stacjonarny. Inaczej mówiąc, przy poziomie istotności alfa 0,05 proces nie jest uważany za stacjonarny i żeby był stacjonarny, należy go różnicować choć jeden raz. Także pokazałam Wam, że Mamy taki przypadek, że zarówno test ADF i KPSS przy badaniu zmiennej nieróżnicowanej dał dokładnie ten sam wniosek. Dał wniosek, że proces nie jest stacjonarny i będzie wymagał on różnicowania. I to, że ja teraz wykonam sobie jeszcze raz test KPSS w Gretlu ale dla wykorzystania pierwszych różnic te wnioski na podstawie EDF mówiły nam, że szereg raz różnicowany jest już stacjonarny, a teraz zobaczymy, że te wnioski są takie same, bo powiedzmy badanie stacjonarności i przyrostów dla wydatków dały nam statystykę testu na takim poziomie, która jest na pewno niższa od wartości, która ja sobie przyjęłam przy 5%. Tak? Tu mamy taką skróconą tablicę, i w tym momencie wiem, że nie ma podstaw do odrzucenia. Hipotezy zerowej, bo statystyka testu okazała się niższa od krytycznej. W tej sytuacji proces jest stacjonarny, bo nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. I tak samo ta interpolowana wartość P jest powyżej 5% jako poziomu istotności w tym badaniu, czyli um, nie ma podstaw tak samo do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli proces jest stacjonarny. A więc dokładnie w tym przypadku a nie zawsze w tym tak jest, mamy sytuację, że e, dwa narzędzia do badania stacjonarności szeregu, czyli test ADF i KPSS, dały nam identyczne wyniki, ale nie zawsze tak jest. Także e, musimy się kierować którymś e, jakby preferowanym testem, który może być ewentualnie uzupełnione o wnioski wynikające z tego drugiego testu, który uważamy za słabszy. Także życzę powodzenia, bo temat badania stacjonarności jest taki mało opisany w literaturze i a, trzeba szukać źródeł najlepiej w materiałach uczelni, żeby nie popełnić błędów.